Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego to niezwykła okazja do spotkania najbliższych osób, odnowienia przysięgi małżeńskiej. Przywitam Państwa słowami księdza Jana Swartowskiego. Miłość nie jest tylko uczuciem, nie jest wzruszeniem ani zakochaniem się. Jest dojrzewaniem, jest troską i wzajemną odpowiedzialnością za siebie. Szanowni jubilaci, 50 lat temu, dokładnie 27 maja 1972 roku, połączyliście swoje życie wspólnym węzłem małżeńskim, mówiąc słowo tak i wkładając złote obrączki. Ten złoty jubileusz jest świadectwem, że dotrzymujecie słów przysięgi, darząc się wzajemnym szacunkiem i uczuciem. Dzisiaj z dumą możecie stwierdzić, że dobrze wywiązaliście się ze swoich obowiązków wobec siebie, trwając przez tyle lat w przyjaźni, zaufaniu i lojalności małżeńskiej. Jubilaci na pamiątkę zostali uhonorowani medalem za długoletnie pożycie małżeńskie, który jest nagrodą dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Były także gratulacje, życzenia oraz upominki. Zrozumienie. Najważniejsze, miłość to nie zrozumienie. Mówisz, jedno drugiego dobrze rozumiało, to jest wszystko w porządku. Pana jak to wygląda? Tak samo. Byle nie było cichych dni tego. To najważniejsze. Wiem, bo to było tak szybko, że no czymś tam musiał. No, była wyjątkowa i musiała. I było dobrze, jest dobrze. O, to najważniejsze. To była dobra okazja do złożenia życzeń i wręczenia kwiatów jubilatom. W imieniu redakcji serdecznie gratuluję tego pięknego jubileuszu i życzę wielu kolejnych lat przeżytych wspólnie w szczęściu i zdrowiu.